Cześć Wam! Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj Q&A z Nati. Dawno Cię nie było na moim kanale. No bardzo, chyba z rok. No też mi się tak wydaje. Chyba no w grudniu? Myślę, że rok. Myślę, że to wydaje mi się, rok. Że ostatni film, który nagrywałyśmy, to był w grudniu, chyba jak ubierałyśmy choinkę. Chcę nie pocinać włosy. A no dobra, okej, okay, tak, w grudniu, bo rok to temu. Było wcześniej, no. Ostatnio cały czas nagrywam sama albo w Krakowie, jak jestem, a Ciebie tam nie ma. Słuchajcie, nie widziałyśmy pytań. Pytaniami zajął się mój menadżer i wysłał mi pytania właśnie na maila, więc teraz sobie je odpalimy. Nie mam zielonego pojęcia, co tutaj było, ale wiem, że pytań było naprawdę sporo. Chyba jeszcze nigdy nie dostałam tak dużo pytań jak teraz. Bo wszyscy chcieli ze mną Q&A. Na pewno to o to chodziło. Dokładnie to o to chodziło. Ja jestem święcie przekonana. Dobra, zaczynamy. Nie wiem, od której strony te pytania, ale dobra. Ale zacznę po prostu tak, jak zostało wysłane. Jest, tak jak masz. Co w sobie najbardziej lubicie, a co Was najbardziej wkurza? Dobra, to będę pierwsza. Nie, ja będę miała... Nie ma będzie odgapiać! Nie, to teraz Ty pierwsza, a później ja będę pierwsza. Tak na zmianę będziemy sobie odpowiadały. No dobra, niech Ci będzie. Co najbardziej w sobie lubicie? Ja już ostatnio to komuś mówiłam, że bardzo lubię w Tobie to, że potrafisz słuchać, bo na przykład ja... No to dojdziemy do tej kwestii, to nie mów o sobie. Powiem, ja nie potrafię, słuchajcie, słuchać. W sensie takim, oczywiście jak coś mnie zaciekawi, to słucham i staram się, bo wiem, że to jest niekulturalne komuś przerywać, ale po prostu ja, kiedy ktoś zaczyna mówić, to ja mam taki mętlik w głowie, natłok myśli, że w tym momencie, kiedy ktoś mówi, ja sobie przypominam na przykład, czy żelazko jest wyłączone, czy coś jest zrobione, czy nie zapomniałam o niczym, czy po prostu zaparkowałam auto we właściwym miejscu i ja myślę o takich randomowych rzeczach po prostu z dupy i ja nie potrafię nad tym zapanować, ale mam nadzieję, że teraz nie będziesz tutaj na mnie najeżdżać, bo ja naprawdę... Poczekajcie na moją kolej, poczekajcie na moją kolej. To ja naprawdę staram się Ciebie słuchać, bo Ty na przykład jesteś taką osobą, którą właśnie szanuję za to, że Ty potrafisz słuchać. A tu się zgadzam. I nie znam drugiej takiej osoby jak Ty, która by potrafiła słuchać. Ty słuchasz. I jeszcze tylko tak tutaj nadmienię, że ja słucham i ja pamiętam, co ktoś do mnie mówi. Ja pamiętam, co Ty mówiłaś do mnie, nie wiem, 2 lata temu. Ale ja też pamiętam, tylko ja mam problem, z nieprzerywaniem. No. Myślę, to pewnie wyjdzie w filmie. Myślę, że właśnie miałam powiedzieć, że będzie w komentarzach na pewno, że przerywasz. No właśnie, więc to w Tobie najbardziej cenię i najbardziej mi się w Tobie to podoba. A co mnie w Tobie wkurza? Ja chyba już zawsze mówię o tym na filmie, ale jak Ty masz zły dzień, to każdy musi mieć zły dzień. Ostatnio jest tak samo z Tobą. Nie wolno odmawiać. Dobra, teraz ja swoją. No to w ogóle mi przyszło teraz na myśl. Pierwsze co, jak Ty powiedziałaś o tym, to ja pytałam się Ciebie coś ostatnio 3 razy. 3 razy się pytałam i ja już mówię, ja pierdzielę, no nie wytrzymam i stwierdziłam, że już więcej nie pytam, bo Ty byłaś w telefonie i ja coś do Ciebie mówię i mówię halo i Ty po prostu nic. Że Ty jesteś w swoim świecie, ja coś Ci mówię, na przykład nie wiem, jakąś historię Ci opowiadam, a jak Ty, dlatego ja Cię zawsze pytam, słuchasz mnie? I dopiero wtedy wiem, że mogę coś ważnego mówić, bo jak tego nie powiem, to ja wiem, że Ty, ja Ci powiem całą historię i Ty nawet nie zareagujesz, Ty nawet nie powiesz co. Nie, zapytam się o co. Nie, czasami jest tak, że nic nie mówisz. Ja coś mówię 3 razy. Ostatnio wychodzę z łazienki i się pytam, ej, patrz jaka Frania coś tam, że widziałaś Franię? I mówię, dobra. Pierwszy raz, okej. Okay. Drugi raz, trzeci raz ja mówię, dobra, idę do salonu. Nic w ogóle, totalnie jakby. Tak mam, nie masz podzielnej uwagi ostatnio w ogóle. Ale kiedyś tak nie miałam. No kiedyś nie. Ja po kiedyś prostu nie. Ostatnio mam coś takiego, że ja się nie mogę skupić. No, nie mogę się skupić. To jest prawda. Kiedyś miałam podzielną uwagę i potrafiłam robić wiele rzeczy naraz, potrafiłam słuchać tutaj, być zaangażowana w coś innego, teraz po prostu nie potrafię. Ale ja też mam mniej podzielną uwagę, jak zauważyłam, bo no to co w ogóle widziałam kiedyś coś takiego, że niby kobiety mają bardziej, ale to i tak jest niemożliwe, bo zawsze skupiasz swoją uwagę bardziej na jednej rzeczy, a ta druga jest olewana. No ale dobra, powiedzmy, że kobiety mają lepiej w tej kwestii, ale Ty ostatnio masz tak, że Ty masz swój świat. Tak. I Ciebie nie ma. Po prostu nie ma. Ciebie nie ma. Mhm, to prawda. Ja też to zauważyłam i zauważyłam też, że na przykład jak zaczynam coś robić i oderwę się od tej rzeczy typu, nie wiem, na przykład sprzątam półkę, oderwę się od tej półki i pójdę sprzątać łazienkę, to ja już nie posprzątam tej półki. Ale to ja mam tak samo, że po prostu jak ja na przykład montuję i ja mówię tak, muszę sobie dawać 5 minut, 10 minut non-stop takiego montowania, bo jak wyjdę, to ja już, nie wiem, wejdę w coś innego, jakąś inną stronkę i godzinę. No nie, po prostu słuchajcie, no coś ostatnio ze mną jest nie tak. Nie mam podzielnej uwagi, ale w ogóle chciałam tutaj zaznaczyć, że to miało być o miłych rzeczach, ale zaczęłaś oczywiście od nimi. Ale Ty też zaczęłaś od nimi. A nie, op, dobra, sorry, cofam. Na szczęście się nagrało. Kłóciłabyś się. Ale dobra, bo to było w nawiązaniu do tego, co Ty powiedziałaś. A dwa, to ja lubię w Tobie to, że zawsze mi doradzasz tak fajnie po prostu, że jak wiem, że jak mam się kogoś doradzić, to zawsze idę z pytaniem do Ciebie. Już mi się chce płakać? No i właśnie to jest ta cała ja, nieogarnięta, zaryczana i po prostu nie można mi nic powiedzieć. Ktoś mi powie coś miłego, a ja od razu beczę. Jezu, ja też tak mam, ale... A zrobiłam sobie ładny makijaż? To dobrze, bo ja dzisiaj nie.
Dobra, dalej. No właśnie, ja zawsze się staram komuś doradzić tak prosto od serca, tak jak ja bym się zachowała w danej sytuacji, ale podobno to też nie jest dobre. Wiem. Bo każdy człowiek jest inny. Wiem. Ale no, my jednak jesteśmy rodziną, więc jesteśmy do siebie podobne i no, ja mam z sobą tak samo. Rozpatrujemy właśnie nie tak, że co ja bym zrobiła, tylko że stawiamy siebie w tej sytuacji, ale też kurde, patrząc na cechy albo na takie zachowania tej drugiej osoby. Tak. Że to nie jest takie stricte, a ja bym zrobiła to, no bo wiadomo, każdy postępuje inaczej. I każdy ze swoim sumieniem i... No, 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 dobra, rozgadałyśmy się, kolejne pytanie, dwa. Nie, no właśnie, to jest super, bo słuchajcie, porady są bardzo ważne, ale tak samo jak z prezentami, że na przykład często jest tak, że kupujemy takie prezenty pod siebie, na przykład, siebie, no nie, no. A ta osoba jest zupełnie inna i tak. Ja chciałam sprawić komuś przyjemność, ale kupowałam to, co ja bym chciała. Wiem, że to tak nie działa i właśnie też tak z tymi poradami jest, że trzeba po prostu wziąć pod uwagę skóry. Tak, więcej czynników, bo na przykład jeżeli Nati ma problem z jakąś koleżanką, to też trzeba wziąć pod uwagę to, jaka jest ta koleżanka, bo ta koleżanka też nie jest taka jak my nie jesteśmy takie same i tak dalej, więc no tak. Dobra, kolejne. Jak poradziłyście sobie z rozstaniami, czy jakaś złota rada? Fajnie mieć przy sobie taką zaufaną osobę, której można tak się właśnie wygadać. Tak, żeby... To jest czasami fajne, bo tak jak ty mówisz, czasami nie słuchasz, ale nawet samo gadanie o tym pomaga się oczyścić z tego wszystkiego. I też fajnie mieć taką właśnie osobę, przy której można płakać w ogóle bez jakiegoś tam stresu, krępacji, że nie wiem, ktoś cię oceni. O, to jest idealne. Fajnie mieć osobę przy sobie taką, która cię nie ocenia. Tak. I jak sobie poradziłyśmy? Czas. Moim zdaniem czas i wygadanie się. I pozwalajcie sobie na płacz, na emocje, róbcie co kochacie, co lubicie najbardziej i dajcie nawet sobie jeżeli taką nie macie przestrzeń. Ochoty. Dokładnie. Czasami się warto zmusić, ale też odpuśćcie sobie w tym momencie. Chcecie leżeć 2 tygodnie w domu? Leżcie 2 tygodnie w domu, tylko wiecie, żeby to też tak nie poszło ani w jedną, ani w drugą stronę. Ja leżałam 3 miesiące. No wiadomo, nie codziennie, ale jednak dużo czasu przeleżałam. Myślę, że ważne mieć przy sobie osobę taką, której można opowiadać jedną historię nieskończoną ilość razy, bo ja wiem, że to męczy i ja też często na przykład wiem, że ja Ciebie męczę, jak mam jakiś problem, to ja Ci gadam w kółko co samo, ale Ty też tak robisz i po prostu ważne jest to, aby dać przestrzeń tej osobie i pozwolić gadać, bo to, co się mówi, często jest absurdalne i często jest dokładnie tym samym i często się zadaje tej drugiej osobie pytanie, ale czemu tak? Przecież ja byłam taka dobra, przecież ja to, przecież ja tamto. No, taka jest kolej rzeczy. Ludzie się po prostu rozstają i jest to najgorszy okres, jaki może istnieć. Oczywiście abstrahując od jeszcze gorszych sytuacji typu śmierć i tak dalej. No, ale jeżeli chodzi o takie codzienne rzeczy, wykluczając właśnie śmierci, choroby rodzinne i tak dalej, no to niestety, ale rozpad związku jest chyba taką najbardziej dotykającą nas historią pod takim kątem, że po prostu nawali się całe życie. I trzeba dać sobie czas, trzeba po prostu zaufać procesowi, no bo jednak jeżeli ten czas nie minie, to nie będziemy czuć się lepiej. Myślę, że głupim jest wskakiwanie od razu w nowe relacje, głupim jest od razu poszukiwanie nowych znajomości na Tinderze, bo wydaje mi się, że w momencie, w którym po prostu z jednej relacji przechodzimy w drugą, to ta kolejna zabieramy po prostu... Zabieramy wszystkie takie złe rzeczy z poprzedniego związku do tego nowego związku i jak nawet nam się wydaje, że jest okej, to po czasie to zawsze wyjdzie. Zawsze wyjdzie, tak. Naprawdę. Po prostu nie ma tego czasu na przepracowanie i fajne jest to, żeby też dowiedzieć się przez ten czas, kiedy nie jesteśmy już z tą drugą osobą, czego my chcemy w tym nowym związku, nauczyć się trochę siebie, nowego funkcjonowania, zastanowić się na przykład, co było złe, co nam się nie podobało w danej relacji, po to, żeby właśnie nie przenosić tego na kolejny związek i żeby też nie brać tego, co popadnie, bo to nie jest fajne. Zgadzam się. Co byście powiedziały młodszej sobie? Nie stresuj się tak. Że nie analizuj tak wszystkiego, to łatwo się mówi, ale jakbym mogła sobie to powiedzieć takiej małej Natalce, nienawidzę jak ktoś tak mówi, Natalka, to no to kurde, może jakbym wiedziała, że jakoś się wszystko ułoży, że zawsze wyjdzie słońce, to może bym teraz nie żyła w takim stresie, który mam na przykład wewnętrznie, że może bym sobie odpuściła czasami, że nie muszę, no bo to jest ogólnie perfekcjonizm, że czasami po prostu chciałabym odpuścić coś, i niech sobie płynie, bo gdzieś dopłynę. Ja bym powiedziała po prostu sobie, rób to, co robisz, bo to Ci wychodzi najlepiej. Wiem, że mam bardzo dobrą intuicję, ale kiedy zaczynałam i na przykład chciałam zmienić pracę, to po prostu moje bliskie otoczenie mnie zawsze hejtowało, wygłaszało niepochlebne komentarze na temat po prostu tego, co chcę robić. I kiedy założyłam bloga, no to wszyscy po prostu z mojej poprzedniej pracy się ze mnie śmiali, nabijali się, czytali sobie te posty, po prostu naśmiewali się i to nie było fajne i po prostu to też trochę podcinało mi skrzydła i
trochę martwiłam się tymi komentarzami. Było mi po prostu zwyczajnie w świecie smutno, ale na szczęście nie przestawałam tego robić, tylko robiłam swoje i ważne, aby po prostu nie oglądać się za siebie, żeby robić coś i niekoniecznie mówić ludziom o swoich planach, bo oni cię tylko wyśmieją, a prawda jest taka, że później chcieliby robić to samo co ty, ale na przykład nie mają takiej charyzmy albo czegoś innego. Czy bywacie o siebie zazdrosne? Na pewno nie w takim złym tego słowa znaczeniu. Ja na przykład zazdroszczę ci tego, że jesteś taka bardziej taka śmiała do ludzi. Że umiesz tak zawalczyć o swoje. To są takie cechy, które na przykład chciałabym mieć w sobie. Ja wiem, że jak potrzebuję to zrobić, to to robię, ale przychodzi mi to na przykład z takim oporem większym, że już muszę wyjść ze swojej strefy komfortu, żeby to zrobić. I na przykład czuję, że ręce mi się pocą, jak muszę coś zrobić, albo na przykład w głowie sobie układam jakiś scenariusz, powiem to, to, to i to. A to nie jest mi tak... się nigdy nie mówi! Ale to... Ogólnie tego nie mówisz, no nie? No tak. Ja to teraz mówię, no tak, ale tak. Przed sytuacją, no to wiadomo, się zgrywa takiego cwaniaka. Ale to ja też tak Ale normalnie czasami mnie tak już w żołądku tak mówi, ściska, mówię, Jezus Maria, nie dam rady, zająkam się na pewno w tym momencie, jak będę komuś coś mówić, zająkam się tam, bang! A ja w ogóle, wiecie, ja mam tyle myśli w głowie, że ja mówię szybko, więc ja czasami chcę powiedzieć 5 rzeczy naraz i ucinam połowę tych słów i wychodzi dokładnie tak. Więc tak ja się muszę hamować, więc na przykład czegoś takiego, takich cech, niektórych cech może charakteru. Coś takiego. Wiesz, o co chodzi? Tak, bo ja teraz właśnie się zastanawiam, czego ja tobie tak pozytywnie zazdroszczę, ale właśnie ja na przykład tobie zazdroszczę, widzisz, a to jest totalne przeciwieństwo tego, co ty powiedziałaś, takiej łagodności. Wydaje mi się, że ja jestem taki, że ludzie mnie odbierają tak, że ja jestem takim harpaganem, a to wynika z tego, że po prostu ja mam taką tarczę po prostu obronną, że wiem, że dużo ludzi mnie skrzywdziło i ja po prostu wolę coś załatwić od razu, niż żeby ta osoba brnęła na przykład i mi coś zrobiła, więc ja coś ucinam, a ty jesteś taka łagodna i nie powiesz tak jak ja, że powiem stop, tylko ty właśnie w taki bardziej delikatny, łagodny sposób. To mi się w tobie podoba, że ty jesteś taka subtelna, coś w tym stylu. No bo ja się boję właśnie, że ja kogoś zranię, o to mi chodzi, że... A czasami to ja zostałam zraniona wielokrotnie, bo bałam się kogoś zranić. Wiesz, o co chodzi? No tak. No. Ale czy bywamy o siebie zazdrosne na przykład w życiu takim prywatnym, to nie. Zawsze właśnie siebie wspieramy i wydaje mi się, że nasze sukcesy po prostu tak traktujemy, jakby były właśnie nasze, że kiedy tobie coś wychodzi, no to ja jestem dumna, tak jak miałaś właśnie ten wyjazd teraz też influencerski, no to ja opowiadałam Tomkowi, że wyjechałaś, że fajnie, że super bawisz, że robiłaś makaron, bo to on pierwszy taki wyjazd. To fajnie, mówię, no Nati jest w Rzymie, pojechała, ja mówię, no mam nadzieję, że będzie otwarta, że sobie pozna nowe koleżanki, a on on tylko po prostu przytakiwał. Tak. Czy czujecie presję czasu odnośnie zakładania rodziny, dzieci i tak dalej? U mnie to chyba zależy od fazy cyklu, tak mi się wydaje. Bo raz tak mówię, ej kurde, chciałabym już mieć dzieci i sobie na przykład gadałyśmy o imionach i w ogóle, a 5 dni później ja mówię do Sylwii, ej, ja wcale nie chcę mieć dzieci. I to jest takie różne, że ale z jednej strony chciałabym, a z drugiej strony kurde nie ale nie to wiem. Też jest tak, że 5 dni później ja przychodzę do niej z jakimś TikTokiem i mówię, tak, no nie wytrzymałabym, no co ty byś wtedy zrobiła? Jak dobrze, że bunia, który tutaj leży po prostu, nic nie mówi, nie krzyczy, więc tak. Więc tak to czasem jest. No wiadomo, że no nasze koleżanki mają dzieci, ludzie zakładają rodziny. Moje i to się... nie mają. Nie mają? Nie. Ale to się gdzieś tam ogląda i się na to patrzy. Ja kiedyś bardzo nie lubiłam dzieci i nie miałam z nimi dobrego kontaktu, w sensie jak ktoś mi dawał dziecko, to ja miałam takie, o Boże, co mam z tym zrobić? Teraz jestem taka bardziej otwarta, bo dużo właśnie moich znajomych gdzieś tam ma te dzieci i siłą rzeczy po prostu czasami przytrzymam, czasami na przykład jak idziemy na kolację, to jest tak, że nie wiem, te dzieci po prostu lgną ostatnio do mnie. Tak jak ci opowiadałam, że właśnie byliśmy na kolacji i dziewczynka taka mała po prostu usiadła tak okrakiem, tak się wtulała we mnie. Po prostu przez chyba 4 godziny i to było mega urocze i cute. I takie sytuacje właśnie sprawiają, że gdzieś tam sobie myślę, a fajnie by było, ale ogólnie nigdy nie miałam tak, że po prostu... Że jakaś taka presja ciąży nad nami. Że się bałam, że muszę to, bo wszyscy chcą i wypada. Nie, po prostu wydaje mi się, że jest to tak poważna sprawa i tak ogromna zmiana w życiu, odpowiedzialność, nie może być człowiek po prostu egoistą, a jednak jak się nie ma tych dzieci, to jest się trochę egoistycznym. No oczywiście ja na przykład muszę wychodzić z psami na spacer, dać im jedzonko i tak dalej, ale no z dzieckiem jest zupełnie inaczej, po prostu zmieniać się życie o 180 stopni, więc to nie jest takie hop-siup i nigdy nie podchodziłam do tego w ten sposób. Jeżeli kiedyś będę gotowa i mój partner będzie gotowy i będzie ten moment, to będzie. A jeżeli nie, to nie będzie tego momentu. Na przykład ja tego momentu teraz totalnie nie mam w swoim życiu i ciężko by mi było to pogodzić. Ale takie twoje to bym bawiła.
Twoje też. Jakie jest wasze najszczęśliwsze wspólne wspomnienie? I ja wiem, że ty widziałaś już wcześniej to pytanie, więc ja zacznę. Ja chciałam tutaj tylko powiedzieć, że za każdym razem, nie wiem czy to chyba właśnie za każdym razem, jak już tak nadchodzi taka bardziej jesienna pora, ja wspominam sobie nasz wyjazd do Islandii. Uważam, że to był jeden z moich najfajniejszych wyjazdów w życiu. Prawie mnie porwało, pamiętasz jaki był wiatr? Jak szłyśmy z tą walizką, prawie mnie porwało, ale było cudownie, było zimno jak cholera. Ale spałyśmy wtedy, słuchajcie, w takich guest house'ach, czyli... jak to się nazywa? Guest house jest to takie... taki trochę hostel. Hostel, o właśnie. Spałyśmy w hostelach. Ale to też nie do końca był hostel, bo miałyśmy tam swój pokój. No to było takie, że... hostel, tylko ci ludzie właśnie nas tak... bed and breakfast to było takie bardziej. Super to było. I to była taka bardzo fajna, klimatyczna opcja, gdzie się poznawało nowych ludzi. Pamiętam, że kiedyś byliśmy mega głodni i jacyś ludzie w ogóle też dali swoje jedzenia. My po prostu tylko mieliśmy suchy chleb dla konia tak naprawdę. Nie, miałyśmy gorący kubek. Miałyśmy gorący kubek. No to prawda. I tak poczułyśmy, oni gotowali nam się z nami podzielili. Więc ja super wspominam właśnie cały wypad na Islandię. Bardzo mi się tam podobało. Po prostu widoki zapierające dech w piersiach. Dzikie, biegnące konie. Wow. I po prostu to przerażające zimno, gdzie czułaś po prostu wszędzie. Przerażający po prostu wiatr. Tak, ale było widoki rekompensują wszystko. Chyba nigdy... nigdzie tak bardzo mi się nie podobało. Po prostu każdy zakątek i każdy kolejny kilometr to było takie wow. Ale ja bym też powiedziała o Islandii na pewno, ale dwa, bo ja tak sobie widziałam to pytanie, ale wiecie, no nie, że tak sobie szukałam w pamięci, tylko tak stwierdziłam, co im przyjdzie pierwsze na myśl. I wiesz, co im przyszło? Jak ty mnie zabierałaś, jak byłyśmy dziećmi ze swoimi znajomymi i chodziłyśmy zamiast do kościoła to na te takie liany, pamiętasz? Z takich płaczących wież, no. I były te huśtawki. I to mi się tak kojarzy, że to było takie super. Bo co robi się, widzicie? Bo chodziłam ze starszymi chłopakami, nie? Wiecie, nie że chodziłam, tak chodziłam, tylko po prostu się spacerowaliśmy razem. Nie, po prostu tutaj teraz mnie wsypałaś, że zamiast do kościoła, to nie chodziłyśmy do kościoła. Ale później mama nas przyłapała i już chodziłyśmy z powrotem do kościoła. Nieprawda, a nie tylko z raz. No nie, ale no... Nie żeby to było raz, ale jak mama nas przyłapała, to już później tam trochę nas bardziej kontrolowała. Nie, nigdy nie chodziłeś do kościoła, ja nie pamiętam. Ja chodziłam, tak? Ja nie chodziłam, no. No, więc to by było to. Jak oddzielacie pracę od życia, bo jednak internet jest dużą jego częścią? O matko, mi trochę ciężko, bo ja jak nawet jestem na wakacjach, to ja odpisuję na maile i tak dalej, więc ja jestem w pracy cały czas praktycznie. Ja nie mam takiej przerwy, że nie wiem, że sobie robię tydzień wolnego, wyłączam maila, powiadomienia i w ogóle, tylko ciągle jestem w pracy. I trochę to jest na dłuższą metę męczące, ale i tak jestem wdzięczna za to, że pracuję tak jak pracuję, a nie muszę chodzić na etat, bo jednak trochę się na tym etacie napracowałam i wiem, jakie to jest. To ma swoje plusy i ma swoje minusy, bo wiecie, jak pracujecie na etacie, to wychodzicie, laptop zamykamy, chociaż ja tego nigdy nie robiłam, bo też pracowałam z domu, ale coś takiego jest, że zamykacie laptop, wychodzicie, dziękuję, do widzenia i macie wolne, ta druga część dnia jest wolna. A tutaj na przykład, ja nie mam czegoś takiego, bo tutaj dzwoni kurier z paczką, tu się opóźni, tutaj zmiana jakiegoś terminu, tutaj coś tam, tutaj muszę coś poprawić, więc cały czas jestem w pracy praktycznie, że nie umiem tego odpuścić, ale teraz już, bo ja miałam obsesyjnie o takie myśli w głowie, że jak dziś jestem, to ja muszę robić zdjęcia, żeby to jakoś się tak zrekompensowało, że jestem na wyjeździe i ja muszę robić te zdjęcia i czasami chodzę z taką torbą, wiecie, 10 kilo, taka czerwona, tej szrama na ręce i się przybieram na przykład, no nie? I chodzę sobie zawsze ze statywem, bo już tak nie chcę nikogo męczyć, że jak to już jest piąte zdjęcie, on tu mówi, dobra, sobie sama zrobię, no nie? I to jest takie, że... no ma te swoje plusy i minusy po prostu. No ciężko jest na przykład wypoczywać rzeczywiście na wakacjach i na wyjazdach, ale ja akurat to lubię, ja mam odwrotnie, potrafię po prostu wszystko wyłączyć i nie zajmować się niczym, bo jednak jak jestem w salonie i już wchodzę w tą rolę szefa, no to jednak nie mam ze sobą telefonu, nie nagrywam nic, nie robię zdjęć i tak dalej, tylko skupiam się właśnie na tej swojej innej roli, więc ja potrafię się od tego odciąć, ale właśnie no ty masz znacznie inaczej, bo no Nati cały czas gdzieś tam myślami jest. Menadżera bo... też trochę, tak. I to też jest tak, że tak. On tam trochę ci zabiera tych obowiązków. Tak, menadżera, operatora, no. Zdecydowanie jest dużo łatwiej. No i też przede wszystkim odbierają mi paczki, gdzieś tam selekcjonują, ja wiem co gdzie mam, a jednak tutaj no rzeczywiście ty musisz robić wszystko sama. Czy macie teraz lepszy kontakt niż kiedyś? Ja pamiętam, jak byłyśmy dzieci, to się biłyśmy ogólnie i się kłóciłyśmy, bo ja myślę, wiecie co ja myślę, że one były zazdrosne, że ja się lepiej uczyłam. I dlatego mnie biły. Bo ja się jeszcze biłam z moją młodszą siostrą, ale z nią się tak biłam, że o matko boska.
z Karoliną Parę też. Ja nie pamiętam, żebym się z tobą Jezus, była. Mama tylko się dobra. Nie za włosy, bo ona miała trzy na krzyż, a my tak się szarpałyśmy za włosy i się ale szarpałyśmy. Ale dzięki temu, że wyrywałaś jej włosy, pobudzałaś jej cebulki. Ej, dokładnie! Jezus, ona miała lepsze wdzięcznie i ona teraz ma tyle włosów, serio? Wiecie? Tyle ma włosów. Ej, to wszystko dzięki mnie. No, wszystko dzięki tobie. Ja pierdzielę, to no teraz ona mnie nie szarpała. Teraz u nas stale nie robi się ten masaż, że się tak pociąga tak. Właśnie ten. Pasmo włosów, żeby właśnie było lepsze ukryje, tak, także ty jej super ja też sobie tak, nawet tak sama pociągam. Kurde! No. Ej, widzicie to? Ale nie, tak ogólnie to zawsze miałyśmy dobry kontakt. Wiadomo, jest niestety, czasami się kłócimy, bo to jest chyba nieuniknione, żeby się... No nie, no wiadomo, w takiej że... bliskiej relacji człowiek nie kłócił. I czasami jest... Jest szybka wymiana słów, a później jest normalnie. No, jeszcze później jest chwila ciszy i później już jest normalnie. Chciałam powiedzieć, że nie byłyśmy zazdrosne, że się dobrze uczułaś, tylko po prostu ty byłaś cwaniarą, córeczką tatusia, wszystko ci zawsze było wolno. I to jest w ogóle hit. Wszystko zawsze ci było wolno, a my po prostu miałyśmy we trzy przerąbane, a ty byłaś księżniczką. No bo ja się uczyłam dobrze, dlatego nikt nie musiał kontrolować. To prawda. No, to o to chodzi. Lubicie mieszkać w Krakowie, czy wolicie w Warszawie? Ja zdecydowanie wolę być w Krakowie, ponieważ wolę tam swoje mieszkanie. Natomiast jeżeli chodzi o wszystko inne, no to jednak wolę być w Warszawie. Ja ogólnie wolę być w Warszawie. Nie wiem, po prostu odmieniło mi się o 180 stopni. Po prostu czuję, że może niekoniecznie, że to jest moje miejsce, ale po prostu jakoś tak się czuję lepiej tutaj psychicznie. Mhm. Ale czy ja chcę mieszkać? Ja w ogóle mieszkam w Warszawie, a ja nie korzystam z uroku tego miasta, bo ja kocham siedzieć w domu, więc jak ja bym miała domek gdzieś poza miastem, gdzieś na wsi, ja bym była najszczęśliwsza, więc to jest mój taki cel życiowy, mieszkać na wsi. Na przykład w lesie? Na przykład w lesie. Jaki kraj chciałybyście razem zwiedzić? Mówiłyśmy to wiele razy, możemy powiedzieć na 3-4! Na 3-4! 3-4! Polinezja! No i dobrze! Byłam ciekawa, czy będziesz no raczej! Ej, zarobiście by było tam pojechać, jak tak na miesiąc o Boże. To no, było cudowne. Tam jest tak daleko, że na miesiąc to co uwielbiacie ze sobą robić? W sumie wszystko. I nic. No, no, dokładnie, dokładnie. Ile oszczędzasz procent pieniędzy ze swoich dochodów? Jezus, nie wiem. Ej, wiecie, że ja nie mam konta oszczędnościowego? Ja też nie. No. Nie mam, więc ja nie wiem po prostu, ale wiecie co, ostatnio skończyła mi się ważność dowodu i dostałam 4 dni na uzupełnienie nowego dokumentu, a ja oczywiście nie miałam tego dowodu, więc, a wtedy już miałam kupione bilety, miało mi nie być gdzieś tam 2,5 tygodnia, 3 tygodnie i musiałam sobie przelać szybko na Revolta i przelałam sobie no taką większą ilość pieniędzy i po miesiącu byłam załama, na ile wydałam pieniędzy, bo wydałam się wszystko, co przelałam. A nie kupowałaś żadnych lotów? Jeden. No, tylko jeden lot i to nie był jakiś taki mega drogi lot. Ja no, nie, no więc, kurde, nie wiem, no raz wydaje mniej, raz wydaje więcej, nie kontroluję tak tego jakoś bardzo. No to ja mam coś takiego, że za wynajem mieszkania, no. Za jakieś takie rzeczy, no to płaci mi menadżer, kiedy robi po prostu przelewy miesięczne, więc ja tak nie widzę na przykład, że płacę za to mieszkanie, po prostu ten przelew jest stały. Ale jeżeli chodzi o takie rzeczy typu ubrania i... jakieś takie pierdoły, to ja chyba nie kupuję w ogóle ubrań. Co ty uważasz? My właśnie mamy takie napady, że na przykład idziemy sobie do Urbana i kupimy sobie dużo ciuchów, a później nic. I to jest coś takiego, że później mówimy, ej kurde, my nie mamy w ogóle jakichś swetrów na przykład. Ja na przykład w ogóle nie mam ubrań, słuchajcie. Ja teraz zrobiłam wyprzedaż szafy i tutaj w ogóle pokażę wam. Zobaczcie, jaka wielka torba. Tutaj są rzeczy też przygotowane, słuchajcie, na wyprzedaż, bo ja naprawdę nie mam teraz w czym chodzić, nie mam ubrań. Mam jeansy, ale nie mam na przykład swetrów. Ja nie wiem, czy są to wszystkie swetry, które kupowałam w zeszłym roku, no ale dobra. Ale ogólnie z takich rzeczy najdroższych, które kupujemy, szczerze, no nie wiem, raczej nie jesteśmy rozrzutne, to na pewno, bo my jesteśmy od małego nauczone oszczędzania i niezależnie od tego, ile miałyśmy pieniędzy, to zawsze po prostu oszczędzałyśmy, chomikowałyśmy i to nawet było w tą taką drugą stronę, że strasznie. Nie chciałyśmy tego wydawać, bo, bo nie. A u mnie to w ogóle, wyobraźcie sobie, że na przykład jak ja już zarabiałam, no spoko ogólnie, i szłam do restauracji, to i tak brałam zawsze coś najtańszego z karty. Albo na przykład dodatki. Naprawdę, że mi było szkoda wydać kasy na to, no już teraz mi się to zmieniło ogólnie, tak. ale naprawdę miałam coś takiego, że na przykład, ale do tej pory mam tak, że na lotnisku nie lubię wydawać kasy. Jezu, bo na lotnisku po prostu głupiało tak kosztuje tyle pieniędzy, te kanapki są takie niedobre. Złotych, dokładnie, jeszcze gdyby to było dobre, to by było spoko, ale kanapka, która często jest takim jakimś nieświeże, na przykład taki trójkąty albo coś, to... O nie, trójkąta nie będzie one są często za granicą i to kosztuje tyle pieniędzy, a to nawet nie jest warte tego. Ja też nie lubię tak, wydawać. Na naprawdę bardzo żałuję. Ale jeżeli chodzi o takie rzeczy, które gdzieś tam są drogie i za które płacimy, to no, nie ma czegoś takiego, bo nie jesteśmy rozrzutne. Na podróże, wyjazdy, loty. Wolimy sobie po prostu kupić na przykład fajniejszy hotel, żeby umilić sobie ten czas i żeby po prostu, no nie oszczędzamy na pewno na wyjazdach. No,
No, na to idzie naprawdę. Na co mamy ochotę, to sobie po prostu kupujemy. To jest przeżywanie życia, moim zdaniem. Tak. Na to nie warto żałować. Dlaczego zawsze jesteś z Natalią? Czy inne siostry nie są zazdrosne o waszą relację? Nie, dlatego że te inne siostry, czyli Karolina i Marta, one się bardzo trzymają ze sobą i z mamą, więc one są w takim teamie w trójkę. Mama, Karolina, Marta, one też mieszkają wszystkie w Krakowie, chodzą sobie na sushi, chodzą sobie do kina. A my z racji tego, że jesteśmy po prostu w Warszawie, no to jesteśmy razem i no na pewno nie są zazdrosne, bo no nie byłoby szans, żebyśmy się trzymały wszystkie tak samo mocno, no bo po prostu nie mieszkamy w tym samym mieście, ale kiedy są święta i jakieś takie wyjazdy miałyśmy i tak dalej, to wszystkie ze sobą rozmawiałyśmy, ale na przykład my wtedy ze sobą nie rozmawiałyśmy, no bo w sumie my już jesteśmy ze sobą na co dzień, więc gdzieś tam siedziałyśmy bardziej właśnie z dziewczynami i wtedy bardziej poświęcałyśmy uwagę im i chciałyśmy się dowiedzieć, co o nich słuchać i tak dalej, bo no bo u siebie to jesteśmy zawsze na bieżąco. Ale ja chciałam powiedzieć, że my jesteśmy czasami zazdrosne o ich relacje, bo one sobie chodzą do kina, a jak my przyjeżdżamy do Krakowa, to nie mają czasu. Nigdy się z nami nikt nie chce spotykać. Tak. Wszystkie są akurat zajęte w tym momencie. Czy z pozostałymi siostrami nadajecie na tych samych falach? Tak, tylko po prostu ja też uważam, że one mają takie fajne, stabilne życie, że mają, wiecie, narzeczonych i sobie mieszkają, są w ogóle w związkach po milion lat w ogóle, wiecie, to jest super, nie? Że, a u nas to trochę takie było burzliwe. Że my też często zmieniamy miejsce, one w ogóle też dużo wyjeżdżają, ale tak. Jednak mają taką stabilizację, bo oni mają, no Karolina ma na przykład pieska, Marta ma koty, więc one mają takie rodzinkowe życie. Poukładane takie. Tak. Poukładane, tak. Takie spokojne. Teoretycznie właśnie. Bardziej dorosłe niż my, a to my jesteśmy starszym. Tak. One po prostu mają takie życie, którego my im zazdrościmy. Tak, dokładnie. Ostatnio to mówiłam Karolinie. Czy Natalia wróci do nagrywania vlogów? Jezus Maria, ej, wiecie, że ja od mojego ostatniego vloga, czyli to było luty rok temu, nagrałam 5 vlogów, których nie zmontowałam, a ja to mam wszystko w telefonie. Mam chyba 2 vlogi z Bali, mam jeden vlog z Mediolanu, jeden z Como i jeszcze jeden z Włoch ostatnio. I ja nie wiem, po prostu, ja mam wrażenie, że ja to zmontuję i to jest beznadziejne i że nikt tego nie będzie oglądał, to raz. Dwa, to jest dużo pracy przy tym ogólnie, jak jeszcze w telefonie, gdzie te filmy muszą się załadować z iClouda. A trzy, w ogóle ostatnio sobie wróciłam do mojego filmiku z Bali, stwierdziłam tak nieskromnie, że on jest naprawdę całkiem fajny, więc może do niego wrócę. Rok temu, wiecie, na Bali byłam w maju zeszłego roku, to właśnie taki trochę będzie. Rok temu byłam na Bali. Rok temu na Bali. No ale tak szczerze myślę, że raczej nie będziesz vlogerką. Ej, jest ale ciężko. Na TikToka też nie miałam nagrywać, a nagrywam. No, więc prawda. Wszystko, wiecie co? Może to jest możliwe, może to jest możliwe. Może. Jest to całkiem wie. Możliwe, ale... No dobra, to już było ostatnie pytanie. Mam nadzieję, że super sobie spędziliście z nami czas. Bardzo Wam dziękujemy i widzimy się w kolejnym filmie. Bye! Bye.